One Night at Flamptis nigdy nie miał być grą z fabułą. Zawsze była to prosta, bardzo krótka gierka, w którym głównym przeciwnikiem było jajko. Bez względu na to, jakich by tu teorii nie robić, fabułę gry znamy praktycznie całkowicie i dzisiaj wam ją przedstawię. Zapraszam do oglądania. Jonochrome, czyli twórca ONAF-a, tworząc pierwotną trzecią część mechanikami bardzo podobną do FNAF-a 3, One Week at Flamptis, ostatecznie projekt porzucił przez błędy gry, problem z lokacją i wtedy dowiedzieliśmy się, że gra, podobnie jak FNAF, miała mieć głębszą fabułę. Ostatecznie Jonochrome ją porzucił, a fabuła we wszystkich trzech grach jest prosta i bardzo przejrzysta. Tu nie możemy teoretyzować przez kilka lat jak na temat fabuły FNAF-a, a Jonochrome nie musi wypuszczać kolejnych części lub spin-offów, które fabułę choć trochę by wyjaśniały. Opowiada ona o Flamptim, wszechpotężnym wytworze przyjmującym postać jajka, który porywa nas, protagonistów, zamyka w odmiennej czasoprzestrzeni w pewnej lokacji, w której musimy bronić się przed jego przyjaciółmi, którzy tak naprawdę też są wytworami Flamptiego lub marionetkami robiącymi to, co on im każe. Musimy się w każdej lokacji bronić przez 6 godzin, po tym czasie Flampti, jako że jesteśmy zamknięci w jego czasoprzestrzeni, cofa czas i zaczyna od nowa. Z tym, że wszyscy nasi przeciwnicy stają się agresywniejsi i w takich warunkach ponownie musimy wytrzymać 6 godzin. Po upływie tego czasu z powrotem cofa czas i zmienia lokację, w jakiej walczymy, po czym scenariusz się powtarza. Wyraźnie bawi się naszą osobą. Wyjątkiem jest trzecia lokacja, w której po pokonaniu jego przyjaciół w końcu decyduje się ich wszystkich zabić, rozdziela się do kilku różnych postaci i w ten sposób próbuje nas zabić. Niestety i tym razem mu się to nie udaje. Docieramy do szóstej, znowu cofa czas, sprawiając, że wszyscy przeciwnicy są trudniejsi, jednak po wytrzymaniu tego w końcu postanawia nas wypuścić, a sam odchodzi. Znika z tego świata. Nie będzie już prześladował ludzi lub co najmniej naszej osoby. Żegna się z nami. Zastanawiałem się, czy każda śmierć w grze jest kanoniczna. Byłoby to całkiem zrozumiałe. Żeby nauczyć się gry, musimy parę razy zginąć, zwłaszcza widać to w trzeciej części. A Flampti, który bawi się nami, po śmierci cofa czas, robi słynne złożenie nas z powrotem i każe walczyć dalej. To by jednak gryzło się, dlaczego po wygraniu dwóch utrudnionych i trzech zwykłych nocy na przestrzeni trzech lokacji, tak makabrycznie traktuje swoich pomocników i sam decyduje się nas zabić w kilku różnych postaciach. Możliwe jest to, że każde nasze zwycięstwo jest kanoniczne, stąd takie podejście Flamptiego w jego nocy w trzeciej części. Wiemy też, że wszystkie noce bez wyjątku we wszystkich grach są kanoniczne, ponieważ zawsze kończą się jakimś żartem o mięsie. Ham, spam, salami. Trzecia gra jest szczególna, bo nawet po wygraniu nocy Flamptiego dostajemy żart o mięsie, sugerujący, że to zakończenie jest żartem, a Flampti nas wypuszcza. Problem jest taki, że wypuszcza nas o nieistniejącej godzinie. Na zegarku nie ma godziny szóstej, a świat, do którego nas wypuszcza, jest zmasakrowany jak po apokalipsie. Dokładnie to mówi gazeta po Hard Boiled w drugiej części, że Flampti dzień wcześniej wywołał apokalipsę. Ale my w tym miejscu nie kończymy gry. Zostaje nam jeszcze Hard Boiled Mode. Jeśli go przejdziemy, dostajemy prawdziwą 6 AM, a Flampti nas wypuszcza o istniejącej godzinie, to już normalnego świata, pokazując, że to, co było wcześniej, było również jakąś alternatywną rzeczywistością. Następnie mówi, że za nami będzie tęsknił i najpewniej znika na zawsze. I'll miss you. To tak a propos tego, że Jonochrome nie wypuści więcej gier o Flamptim. Ze wcześniej wspomnianej gazety wiemy, że nie jesteśmy jedynymi, którzy walczyli z Flamptim, ale na tamtą chwilę byliśmy jedynymi, którzy z nim wygrali. Niewykluczone, że noc Flamptiego przeszliśmy jako jedyni, bo jako jedyni mogliśmy w niej zawalczyć. Gazeta najpewniej miała być fabularną furtką do głębszego lore ONAF-a, jednak Jonochrome z tego zrezygnował i dokończył to w najprostszy możliwy sposób. Podsumowując, na świecie pojawił się potężny wytwór mający postać jajka o nazwie Flampti. Wywołał apokalipsę, a ocalałych porwał
teleportował do alternatywnego świata, w którym każdy musiał walczyć z nim i jego przyjaciółmi. Jeśli mu się udało, cofał czas i nakazywał to samo, tyle że przeciwnicy byli trudniejsi do pokonania. A jeśli i nawet to niektórzy przetrwali, to zmieniał lokację, nieco zasady gry i mechanika się powtarzała. My jesteśmy jedyną osobą, która przetrwała utrudnioną drugą grę Flamptiego, przez co ten stworzył dla nas kolejną, a jako że zostaliśmy jego przyjaciółmi, to zamiast faktycznie ginąć, mieliśmy wątek z UCN-a. Po śmierci czas się cofał lub byliśmy składani z powrotem ku radości Flamptiego. Po pokonaniu nocy tylko z przyjaciółmi Flamptiego, oni zostali zabici, żeby on sam mógł się z nami zmierzyć. I tym razem wygraliśmy, więc puścił nas wolno do świata apokaliptycznego, w którym nie pozostaliśmy i zechcieliśmy zmierzyć się z nim po raz ostatni, tylko z trudniejszymi przeciwnikami. Tak też się stało, udało nam się dotrwać do szóstej, więc Flamptie ostatecznie nas wypuszcza do najpewniej alternatywnego świata sprzed apokalipsy, w którym sobie spokojnie żyjemy, albo cofa czas, nie doprowadzając do żadnej apokalipsy, a sam się z nami żegna i odchodzi. I'll miss you. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, smacznej kawusi i chłodnej podusi. See ya.